Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Beaty Klinek, witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej uroczystości z okazji przyznania miastu Ostrów Wielkopolski flagi honorowej Rady Europy. Witamy wszystkich znamienitych gości, w szczególności naszego gościa specjalnego. Dziękujemy, że zaszczycił nas swoją obecnością członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pan Waleriu Gilecki. Witamy serdecznie pana Wiesława Szczepańskiego, przewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego. Dziękujemy, że jest z nami członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani marszałek Marzena Wodzińska. Serdecznie witamy radnego województwa wielkopolskiego, pana Andrzeja Picheta. Pragniemy powitać sekretarza powiatu ostrowskiego, pana Mirosława Rychlika. Szczególnie serdecznie witamy byłą panią wiceprezydent miasta, panią Ewę Matecką. Serdecznie witamy radnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad osiedli, przedstawicieli ostrowskich szkół podstawowych, ostrowskich harcerzy, ostrowskich seniorów i wszystkich mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na uroczystości z okazji przyznania miastu Ostrów Wielkopolski flagi honorowej Rady Europy. W 2019 roku Ostrów Wielkopolski dołączył do elitarnego grona miast europejskich, w tym tylko dwóch miast polskich, które uzyskały to wyróżnienie. Nagroda przyznawana jest miastom, które wyróżniają się poprzez działania w zakresie współpracy międzynarodowej i propagowania idei jedności europejskiej. Rada Europy doceniła również działalność ostrowskich szkół podstawowych, które od lat organizują konkursy, projekty o tematyce europejskiej czy wymianę międzynarodową uczniów. Flaga honorowa Rady Europy stanowi drugi etap na drodze do uzyskania nagrody głównej, którą jest Nagroda Europy. W 2017 roku Ostrów Wielkopolski otrzymał już nagrodę w postaci dyplomu Europy, który został przyznany miastu podczas uroczystej sesji w Strasburgu. Warto zaznaczyć, że miasto Ostrów Wielkopolski uzyskuje tę nagrodę w szczególnym jubileuszowym roku, kiedy obchodzimy 15-lecie wstąpienia Polski do wspólnoty państw europejskich. I właśnie do tych 15 lat nawiązuje wystawa, która znajduje się w halu naszego Ostrowskiego Centrum Kultury. Przedstawia ona wszystkie najważniejsze inwestycje miejskie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie zapraszam do jej zwiedzania po zakończeniu naszej uroczystości. Tymczasem teraz zapraszam do obejrzenia filmu promocyjnego naszego miasta. Witamy w Ostrowie Wielkopolskim, mieście innowacyjnym i przyjaznym mieszkańcom.
Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu panią prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Beatę Klimek. Szanowny pan Walerii Bilecki, przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Drogi panie przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wielce szanowna, droga pani marszałek województwa wielkopolskiego. Panie i panowie radni, dostojni goście, drodzy przedstawiciele organizacji pozarządowych, drodzy uczniowie, harcerze i mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. To dla nas wielki zaszczyt, że miasto Ostrów Wielkopolski jest od dzisiaj oficjalnie laureatem flagi honorowej Rady Europy. Prestiżowego wyróżnienia przyznanego przez najstarszą organizację międzynarodową na naszym kontynencie, skupiającą 47 państw członkowskich. Bardzo cieszymy się, że w ten sposób nasze miasto już po raz drugi zostało docenione i uhonorowane przez Radę Europy. I to w roku, w którym Rada Europy obchodzi 70-lecie swego istnienia i działalności. Kiedy 2 lata temu podczas posiedzenia Rady Europy w Strasburgu odbieraliśmy przyznany naszemu miastu dyplom europejski, mówiłam wtedy, że to wspaniałe wyróżnienie jest ważnym docenieniem naszej wieloletniej współpracy międzynarodowej. A co najważniejsze i najistotniejsze, że ten dyplom to źródło motywacji do kolejnych działań na rzecz propagowania idei i wartości europejskich. I tak też rzeczywiście jest. A tę uroczystość i kolejne wyróżnienie dla naszego miasta w postaci flagi honorowej Rady Europy traktuję jak najlepsze tego potwierdzenie. Ostrów Wielkopolski to bardzo ambitne miasto. Ostrów Wielkopolski to miasto mądrych i pracowitych ludzi. Mieszkańców, którzy czerpią radość i satysfakcję z bycia pełnoprawnymi Europejczykami. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie przemiany ustrojowe, które 30 lat temu rozpoczęły się właśnie od Polski. To dzięki nim od 1991 roku nasz kraj jest członkiem Rady Europy, a od 15 lat jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Bez tego nie byłoby dzisiaj swobody przepływu ludzi, kapitału, usług czy towarów, a jakość życia nie zwiększyłaby się w tak istotnym i wyraźnym stopniu. Ostrów Wielkopolski od wielu już lat współpracuje też z naszymi zagranicznymi partnerami, wnosząc swój samorządowy wkład w upowszechnianie idei integracji europejskiej oraz budowania dobrych relacji między narodami. Szczególnie ważne i bliskie są dla nas relacje z naszymi partnerami, miastami Delitzsch i Nordhausen w Niemczech, a od niedawna również francuskim miastem Bergerac. Można powiedzieć, że razem tworzymy dziś nowy, samorządowy trójkąt weimarski. I głęboko wierzymy, że przed nami coraz więcej szans i możliwości nie tylko na zacieśnienie wzajemnych więzi, ale także na pozytywne przykłady dla innych społeczności, które nie prowadzą jeszcze współpracy w tak szerokim międzynarodowym zakresie. Mamy również to szczęście, że jako samorządy możemy wykorzystywać największe w swojej historii szanse rozwojowe, jakie dają nam fundusze europejskie. Doskonale korzysta z nich właśnie Ostrów Wielkopolski, który w czasie ostatnich 15 lat otrzymał ponad 180 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach projektów inwestycyjnych i społecznych. Cieszę się również, że najwięcej funduszy z tej kwoty, bo aż ponad 122,5 miliona złotych udało nam się pozyskać w ostatnich 4 latach. To bez wątpienia ogromny, a przede wszystkim wymierny sukces wszystkich osób,
powtarzam, wszystkich osób, które pracowały i nadal pracują przy kolejnych projektach europejskich. Chcę też z tego miejsca podziękować wszystkim moim poprzednikom, którzy swoją pracą i działaniem wnosili pozytywny wkład w starania o pozyskanie wcześniejszych środków europejskich, a także dbali o dobre relacje z naszymi zagranicznymi partnerami. To bardzo ważne, bo dzięki obecności w zjednoczonej Europie dziś nasze miasto nieustannie się rozwija, stając się coraz piękniejszym, zasobniejszym i nowocześniejszym. A nasze oddolne i lokalne działania postrzegamy jako wkład w budowanie Europy, jakiej wszyscy chcemy i o jakiej wszyscy marzymy, promującej europejską tożsamość kulturową, solidarnej, otwartej na dialog i współpracę, nowoczesnej, gospodarnej, rozwijającej się przede wszystkim, dbającej o dobro oraz lepszą jakość życia jej mieszkańców. Szczególnie dzisiaj solidarność Europejczyków i wiara w dalszą potrzebę integracji jawi się jako kluczowy gwarant budowania wspólnej, silnej i bezpiecznej Europy. Europy, która stawia na pokój i budowanie dobrobytu jej obywateli. I właśnie o to wszyscy i wspólnie powinniśmy się starać. Jako państwa, jako narody, jako wspólnoty regionalne, jako wspólnoty lokalne krajów zjednoczonej Europy. Chcę wyraźnie podkreślić, że Ostrów Wielkopolski dalej będzie aktywnie realizował i promował wartości, które przyświecają Radzie Europy oraz Unii Europejskiej. Bo Europa w każdym jej miejscu, nawet tym najmniejszym, to nasz wspólny dom. Dom, o który należy się wspólnie troszczyć i o który wspólnie należy dbać. A przecież tak wiele zależy od nas samych, od przykładów naszych działań i zachowań, którymi możemy dzielić się z innymi. Od szacunku, pomocniczności, praworządności, dbałości o środowisko, oszczędnego korzystania z dóbr z myślą o przyszłych pokoleniach, kultury dialogu z poszanowaniem dla innych przekonań i innych poglądów. Razem i w zgodzie możemy zawsze więcej. Zjednoczeni w różnorodności, ale dążący do tych samych dobrych celów i wartości. Dziękuję bardzo. Pozostanie na scenie. Teraz, Szanowni Państwo, głos zabierze nasz gość specjalny, przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pan Waleriu Gilecki. Dobry wieczór, Ostrów Wielkopolski. Panie Prezydent, ladies and gentlemen. Today is a great day for Ostrów Wielkopolski and it's a great honor and a great pleasure for me to be with you to celebrate the award of the Council of Europe flag of honor to your town. Dzisiejszy dzień jest wielkim dniem dla Ostrowa Wielkopolskiego, a ja mam ogromną przyjemność i honor uczestniczenia w uroczystości przekazania flagi honorowej Rady Europy. I would like to congratulate the mayor of Ostrów Wielkopolski, Ms. Beata Klimek, who is receiving the flag of honor today. Szczególnie serdecznie chciałbym przywitać panią prezydent Beatę Klimek, która dzisiaj, w dniu dzisiejszym, z moich rąk otrzyma flagę honorową Rady Europy. The flag of honor is one of the awards of the Euro Prize established by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 1955. Flaga honorowa Rady Europy to jedno z wyróżnień przyznanych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w roku 1955. The Euro Prize is the highest distinction awarded to municipalities for their active promotion of the European ideal. Z
tego najważniejszym wyróżnieniem jest Nagroda Europy przyznawana samorządom za aktywne promowanie wartości europejskich. The Council of Europe appreciates the European commitment of the leaders of your town and your twin towns and has already rewarded it with the European Diploma in 2017. Rada Europy bardzo docenia starania waszego miasta oraz miast partnerskich i już nagrodziła miasto dyplomem europejskim w roku 2017. Their commitment deserves our admiration and would like to assure them of our gratitude and our heartfelt congratulations. Gratulujemy za wszystkie osiągnięcia i za wkład w promowanie wartości europejskich. Allow me to say a few words about the Council of Europe, which is conferring this distinction on you and which I have the honor of representing here today. Proszę mi pozwolić powiedzieć parę słów o Radzie Europy, która w dniu dzisiejszym przekazuje Państwu to wielkie wyróżnienie. The Council of Europe, not to be confused with the European Union, is the oldest of the European institutions. Rada Europy, której nie należy mylić z Unią Europejską, to najstarsza z europejskich instytucji. Founded in 1949, it has 47 member states, including my own country, Moldova, making it the widest forum for European cooperation. Założona w roku 1949, ma 47 państw członkowskich, w tym moją Mołdawię, i jest to najszersze forum europejskiej współpracy. It is the only European and political organization covering almost the whole continent, and it's the only organization which monitors its member states' compliance with their commitments in the fields of human rights, democracy, the rule of law, and which has the means to carry out the task fully and effectively. Jest to jedyna europejska i polityczna organizacja, która swoim zasięgiem obejmuje cały kontynent i jedyna organizacja, która monitoruje państwa członkowskie co do zgodności wypełnianych przez nich zobowiązań. In particular, the Council of Europe operates through the governments represented in the Committee of Ministers and the national parliaments represented in its parliamentary assembly. W szczególności Rada Europy działa poprzez komitety ministrów i zgromadzenie parlamentarne, w których uczestniczą, w pracach których uczestniczą przedstawiciele poszczególnych rządów, poszczególnych państw. And it's this parliamentary assembly which I have the honor to represent today. I to właśnie to zgromadzenie parlamentarne mam honor dzisiaj reprezentować. So it's therefore on behalf of the 47 Council of Europe member states with over 800 million inhabitants that I would like to extend my sincerest and warmest congratulations to you. I to właśnie w imieniu tych 47 państw członkowskich Rady Europy oraz ponad 800 milionów mieszkańców chciałbym bardzo serdecznie i ciepło pogratulować miastu i jego mieszkańcom. Let me say a few words about your town. Proszę pozwolić mi powiedzieć kilka słów o państwa mieście. If I were to give a few key words to define your city, I would say active twinnings, as you heard, youth involvement and strong solidarity. Gdybym miał przedstawić Państwu słowa kluczowe, które miałoby zdefiniować miasto, powiedziałbym tak. Aktywna współpraca z miastami partnerskimi, zaangażowanie młodzieży i bardzo silna solidarność. Twinning. You have had strong, active and lasting twinnings for many years with Nordhausen, Germany, since 1995. Delitzsch, Germany, since 2000. With Lecce, Italy, since 2006. Brantford, Canada, since 2009. Jeśli chodzi o partnerstwo, macie Państwo bardzo długie, aktywne i trwałe partnerstwo od wielu lat z Nordhausen w Niemczech od roku 1995, Delitzsch od 2000, Lecce we Włoszech od 2006 i Brantford w Kanadzie od 2009. In 2017 Bergerac in France became your fifth twin town. W 2017 Bergerac we Francji stał się waszym piątym miastem partnerskim. All these twinnings have activities in fields such as culture, sport, economy, school, exchange, urban planning and waste management. To partnerstwo ma miejsce na różnych dziedzinach, różnych polach, takich jak kultura, sport, ekonomia, wymiany szkół, planowanie.
But, Panie Prezydent, I would like to say you need one more city from Moldova. Next time I come here, you have a new twinning city from Moldova. Panie Prezydent, oczekujemy, że następnym miastem partnerskim będzie miasto z Mołdawii. Z radością. With pleasure. Thank you. Youth, the organization of activities for young people is a strong point. Everything is organized for and with young people to promote European ideas. Jeśli chodzi o ludzi młodych, to organizacja różnych aktywności dla ludzi młodych to bardzo silny punkt miasta. Wszystko organizowane jest dla ludzi młodych, z młodymi ludźmi w celu promowania idei europejskich. I had a chance to visit your city today and I saw firsthand these activities and I have to say that I love your city. Muszę powiedzieć, że dzisiaj podczas spaceru po mieście widziałam to wszystko i kocham wasze miasto. Finally, solidarity. Ostrów Wielkopolski can be cited as an example for its charities and fundraisers both on its own soil and abroad. Jeśli chodzi o solidarność, to można cytować Ostrów Wielkopolski jako przykład działalności różnych instytucji charytatywnych, a także planów pomocowych, programów pomocowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Allow me to congratulate you once again for all these achievements, which perfectly illustrate your European commitment. Proszę pozwolić mi pogratulować raz jeszcze tych wszystkich osiągnięć, które doskonale ilustrują Państwa zaangażowanie w promowanie ideałów europejskich. President Klimy, in your capacity as a local representative, you know how much local and regional authorities are the very first point of contact for the public and therefore have a key role in implementing democracy. Panie Prezydent, jako przedstawiciel lokalnej władzy, wie Pani bardzo dobrze o tym, że pierwszy kontakt społeczeństwa przychodzi poprzez lokalne i regionalne instytucje, które mają kluczową rolę we wprowadzaniu demokracji. Twinnings and exchanges for young people are particularly important because young people are Europe's future and these exchanges ensure that European awareness develops from the earliest age. Jeśli chodzi o programy partnerskie i wymianę młodych ludzi, szczególnie jest to ważne dla wszystkich młodych ludzi w Europie, dla europejskiej przyszłości i zapewnienia, że rozwijać się będzie taką świadomość w młodym człowieku od najwcześniejszych lat. In the complex political and economic context of our modern times, young people must be listened to, better understood and much more involved in the communities where they live, study and work. W bardzo złożonej politycznej i ekonomicznej sytuacji w naszych czasach należy słuchać młodych ludzi, należy ich lepiej rozumieć, a także angażować we wszystkie prace lokalnych społeczności, tam gdzie zwykle mieszkają, studiują, pracują. As a former member of the Parliamentary Assembly, I urge you to continue your efforts. Jako były członek Zgromadzenia Parlamentarnego, nalegam i proszę, nie ustawajcie w wysiłkach. And please consider this flag of honor not only as a reward for your European activities, but also as an incentive to continue to develop them in the future. Proszę traktować tą flagę nie tylko jako nagrodę za to wszystko, co zrobiliście w celu jej otrzymania, ale również jako zachętę do kontynuacji wysiłków w przyszłości. I strongly encourage Ostrów Wielkopolski to continue to develop its European activities, in particular with schools, one of the key components of the European ideal. Zachęcam bardzo Ostrów, żeby kontynuować wysiłki, wszystkie wysiłki w celu zwiększenia aktywności w promowaniu europejskich ideałów, szczególnie w szkołach. I sincerely hope that your city will continue to participate in the competition for the next distinction, the Plaque of Honor of the Council of Europe. Mam szczerą nadzieję, że będzie miasto kontynuować wysiłki w celu otrzymania następnego wyróżnienia, którym jest Tablica Honorowa Rady Europy. May the Flag of Honor be the well-deserved reward for the work you have done and an encouragement to continue this grand endeavor for the good of Ostrów Wielkopolski and the whole of Europe. Flaga honorowa Europy będzie symbolem nagrody, która jest zasłużona, a jednocześnie zachętą, żeby kontynuować wysiłki dla dobra Ostrowa i całej Europy. So at the end, I'd like to wish you the best, long live Ostrów Wielkopolski. Życzę wszystkiego dobrego, niech żyje Ostrów.
Niech żywe Ostrów Wielkopolski! Te flag jest to naprawdę moment, kiedy will give the flag to the pani prezydent. Przychodzi teraz taki moment, że przekażę flagę honorową pani prezydent. Prosimy o pozostanie na scenie. Szanowni Państwo, rzeczywiście teraz kulminacyjny moment dzisiejszej uroczystości. Pan Walerio Gilecki w imieniu Rady Europy na ręce pani prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego wręczy za chwilę flagę honorową Rady Europy. Zapraszam na scenę również wiceprezydentów miasta, pana Mikołaja Kostkę i pana Sebastiana Kurskiego w celu wspólnego odebrania nagrody. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniosła chwila wręczenie flagi honorowej Rady Europy. Zatem proszę wszystkich o powstanie. Za chwileczkę nastąpi wręczenie flagi honorowej Rady Europy na ręce pani prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Gratulujemy. Dziękujemy serdecznie. Prosimy o zajęcie miejsc. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, taką podniosłą chwilę może tylko podkreślić równie podniosła pieśń. Za momencik usłyszymy tutaj na naszej scenie utwór, który właśnie wysławia wspólnotę i jedność wszystkich ludzi. Drodzy Państwo, Odę do radości za chwilę wykona zespół Ostrowskiego Centrum Kultury Autokorekta pod kierunkiem Pauli Pływaczyk, ostrowskiej artystki. Bardzo proszę o wysłuchanie tego dzieła, ale również o włączenie się aktywne i o wspólne zaśpiewanie tego utworu. Szanowni Państwo, Oda do radości. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzieli nas. Wszyscy ludzie będą braćmi, tam gdzie Twój przemówi głos. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzieli nas. Wszyscy ludzie będą braćmi, patrz, wielkie słońce światę, biegnie sypiąc złote skry. Jak zwycięzca i bogater, biegnij bracie tam i ty. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na złoty ślad. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy.